Buongiorno bambini, bella Italia, Italia bambini! Włochy. Państwo, które od jakiegoś czasu śmieszy mnie najbardziej na świecie. Tutaj na przykład mapka ze znaczonymi trasami pociągu i te strefy, którymi one jeżdżą, ktoś zamalował kredką świecową. Oficjalna mapka w oficjalnym punkcie i są strefy nazwane i zamalowane kredką świecową. Zajebiście. Dlaczego u nas takiego nie zrobić? Profesjonalny kasowacz biletów. Pyk. Następny. Chicago, Ameryka. Pyk. Jesteśmy w Rzymie, a za mną płot ograniczający nic. Zobaczcie, u góry nie ma nic i ten płot ogranicza nic. Tu kompletnie nic nie ma. No. Zajebiście. Geox przygotował nowe buty dla Polaków. Geox Cebula. Jihad Corporation. Słogowa bluza z papieżem. Sklep z telefonami Wind. A co mamy w środku? Pudełeczko Fritzla. Ostatni krzyk mody, kapelusze z papieru. Wszyscy Włosi takie noszą. Na pewno znacie takie historie o uwięzionej, samotnej księżniczce w wysokiej baszcie. Czy złego księcia, złego szefa kuchni, czy złą matkę królową, czy cokolwiek, tak? To jest właśnie tutaj. Tutaj była uwięziona bardzo dobra, bardzo piękna, bardzo mądra księżniczka z bardzo długimi włosami. Spuszczała stąd swoje włosy dotąd, a tutaj najpierw przychodził taki książę, grał na lirze, na harmonijce ustnej i na bębnach. Potem chodził po prostu do niej po tych włosach, ją uwolnił i żyli długo się szczęśliwie. To tutaj. No to kar! Elegancko zamocowana tablica rejestracyjna na taśmę klejącą. Zajebiście! Włoski kombatant. Grunt to dobrze zabezpieczyć swojego garbusa. Tutaj na przykład łańcuch na kierownicy, elegancko. Pani żebrze w ogóle się nie rusza, tylko rusza z ręką tą pudełeczkę. Więc mogłaby stworzyć taką na przykład z drewna figurę. Leżącą, ubrałaby ją ładnie, elegancko i tylko ruszającą się na mechanizmie dłoń. Myślę, że zarobiłaby więcej, bo postawiłaby to w różnych miejscach i hajs by się sypał. Dobra, i teraz pytanie do specjalistów. Czym się różni karabinieri od policji? Ja na przykład nie wiem. W środku Rzymu jest tama pomiędzy dwoma kamienicami, bo ludzie nie płacili za ścieki, za kanalizację. I tam w środku po prostu jest dużo ścieków, ale sobie zbudowali tamę i nie muszą tego odprowadzać. Moja ocena 2 na 10. Tutaj są już po ślubie, szykują się do wesela. Wiadomo, policja już jest w razie rozruchu i bicia się sztachetami. Chłopaki z Polski się nie pierdolą. Za mną bar Kafeteria Rudy. I zgadnijcie, kto go prowadzi. Tysiące. No właśnie nie, czarny. Can't say something like that. Miedcy rowerzyści już knują plan podboju Rzymu po raz kolejny. Za mną jest pałac wenecki, odbudowany przez Wenecję dla papieża. I przed wojną wpierdolił się tutaj Mussolini, zajął największy pokój i wygłaszał stąd przemówienie. Piwo Boys Noiza. No to kar. Nie mam kompletnie nic do powiedzenia na temat tego rysunku za mną, tak? Dobra. Jestem solennie zawiedziony. To wiecie, zwykły policjant w samochodzie z grupką swoich znajomych, też z policji. Ja wam powiem, błąd. Jest to największy w Rzymie dealer heroiny i ze swoimi pachołami, którzy oblatają pół Rzymu, właśnie ma rozmowę motywacyjną. Po tej rozmowie przejadą w ukryte miejsce, on tam im da cały towar i oni będą go rozprowadzać wśród turystów. I to wszystko pod fontanną di Trevi. Przyjechałem do Włoch specjalnie po to, żeby zobaczyć fontannę di Trevi, przydać staremu wodę, ponieważ ona utrzymuje wieczną erekcję i ją zamknęli, jest remont. No. Z patologią. Ten koleś w takim turkusie właśnie się oświadczył tej babce w białym, a sprzedawcy im gratulują, ponieważ mogą coś wcisnąć. Pod fontanną di Trevi, pod którą ja przyjechałem specjalnie po to, żeby jak prawdziwy Polak oddać do niej moc. Pan nie sikał, widziałem, ale pan drugi sika. Co się wyprawia? Proszę schować penisa.
I ona jest w remoncie. Co ja powinienem zrobić? Co mi pozostaje do zrobienia? Muszę się najechać wieczorem, jak prawdziwy Polak, i zrobić jakąś porutę, prawda? Teraz wam będę opowiadał, co tutaj jest w Rzymie. Dania. Wspaniałe państwo. Równości, wolności i wszystkiego to... Tak się wystraszyłem, że hej! O, w którym pomniki stawia się onanistom.